Czołg Biwomaniacy, kolejny odcinek, poziomy po staremu i mamy Hazy Micro chyba IP na dziesięciolecie browaru trzech kumpli z taką infantylną, debilną etykietą. Nie lubię czegoś takiego, ale takie czasy. Te logo też mi się nie podoba, zresztą i muszę zhejtować. Hejtuję browar trzech kumpli za te logo. A teraz spada intro. Dobra, jesteśmy po intro. Micro Hazy IP, 10 hopsów, dziesięciolecie. Bardzo fajne piwo, bo ma mało alkoholu, 3,2. Czyli takie grudziskie. Extrakt 10. Pewnie będzie mocno nachmielone. Sprawdzimy. Kurde. Właśnie, paznokcie. Tego nie będę wycinać, bo te filmiki robię bez montażu, bez jakby działania efektów, filtry może będą upiększające. No powiem szczerze, normalnie, szału nie ma. Na razie. Niech piana zejdzie. Takie owoce melonowe troszeczkę, tropikalne. Cytrusy, nawet bym powiedział pomelo, może delikatna limonka. Więc tu jest bardzo tak ekspresyjnie, ciekawie. Ja jeszcze bym powiedział troszkę taki agryst, ale to już jest naprawdę pojechane na grubo. Słodów na razie nie, no te chmiele przykryły wszystko w aromacie, ale dobrze, no, ładnie pachnie. Dobra. Napijmy się. Jest chmielowe. Goryczka. Dobra, to jest Hazy IPA. To nie jest jakaś IPA. Nie jest naparzająca. Jest, przypominam sobie właśnie takie nuty. Herbaciane. Wchodzi mi coś takiego tanicznego, herbacianego. Troszkę grejpfrutowa goryczka. To piwo jest rozwodnione. Wodniste. Mówię to porównując z bezalkoholowymi piwami z Nepomucena, które miały więcej ciała. Więc no... Może to jest to, że porównywałem i mam jakby rozeznanie się świeżutkie. No może chodzi o to desitkach, takich małych, lekkich dziesiąteczkach, żeby one były wodniste i płynne. Natomiast jeśli da się zrobić piwo bezalkoholowe, Polish IP, naprawdę fantastyczną, pełną aromatu, a takie mikro wodniste, to nie wiem, co mam o tym sądzić. Chmiele mogą być, tak jak opisałem. W smaku też może być. Może za bardzo się... Albo się nie znam. Może mikro Hazy IPA taka być powinna. Wodnista, taka sobie, że tak powiem. W trzecim łyczku jest jakaś goryczka też, ale ona nie jest... Ona jest delikatna, jest mikro, więc dobra, nie znam się, to się wypowiem. Dla mnie to piwo nie smakuje. Dla mnie to piwo jest za płytkie, za wodniste, za mało charakterne, ale może takie być powinno w kategorii, powiedzmy, mikro Hazy IPEK. Ja tego piwa nie kupię drugi raz, bo nie, bo mi po prostu nie smakuje. Szkoda by miało kasę na to piwo. Nie wiem, jak je ocenić, w jakiej kategorii 10 osób, 10 chmieli, Simcoe, Citra, Mosaic, Galaxy, Nelson, Sivon. O, no to właściwie te takie nuty winogronowo-agrestowe by były. Jakieś Hallertauer, czyli takie coś przyprawowe. No nie wiem, no. Mi to piwo nie weszło. Jakby miały ocenić, nie będę oceniać. Po prostu jest słabe. Dla mnie to piwo jest słabe. I tyle.
Trzymajcie się i nie bierzcie tego piwa. Są lepsze piwa. Nawet bezalkoholowe, panie, jest zdecydowanie lepsze od tego. Naprawdę. Dobra, tyle pitolenia. Mam nadzieję, że Was nie zabiłem. Trzymajcie się, hej.